To był chyba styczeń, bo od dawna już piskało. Młoda dziewczyna wracała późnym wieczorem, lecz nie wiedziała, że trzech psycholi od dawna tutaj na nią koczowało. Wystraszona w głowie tylko jedna myśl, aby szybciej dobiec do mieszkania, szybkim ruchem się wyrwała. Kutas nie wytrzymał, krzyknął: chodź tu kurwo stara, nie możemy zaprzepaścić 2 lat planowania. Było już bardzo ciemno, jeden z 3 psycholi miał w kieszeni nóż. No cóż, pomyślała sobie w głębi duszy, czuła strach. Czy to już koniec mojego młodego żywotu? Wtedy jeden z nich podszedł do niej i powiedział: no hej śliczna, może się zabawimy? Nie, dzięki. No chodź, będzie fajnie. Nie, dzięki, naprawdę, ale nie. No chodź, chodź z nami, nie zrobimy ci krzywdy. Powiedziała mnie, czego ty kurwa nie rozumiesz. Stanęła jak wryta, nie wiedząc, że nagle psychopata wyciągnął nóż z kieszeni, dźgnął dziewczynę kilka razy, a na jej twarzy było widać śmierć. Wtem jej chłopak zbiegł na dół, zobaczył swoją panią w kałuży krwi. Sąsiadka zadzwoniła na policję. Ten człowiek ma coś z gadem. Szybko przyjechali, jeszcze szybciej go zabrali. On ciągle w myślach powtarzał to: ksiądz z ministrantami. Ona była mu bardzo bliska, wspólne wspomnienia z dzieciństwa. Kaftan i izolatka była mu bardzo bliska. W sądzie usłyszał wyrok, on ją zabił. Na rozprawie go skazał, po plecach poklepali. On był sprytniejszy, postanowił uciec niedopięty strój. No i kurwa, mają przejebane żądny zemsty. Chłopak chce wyrównać rachunki. Ksiądz i 2 ministrackie kurwy biegł z siekierą do kościoła, a z ust jego padły tylko słowa: rzucając na ołtarz złoty różaniec. A przed masakrą zapadła cisza.